Jak oceniacie dzisiejszą imprezę? Super, po prostu... No, na lepszym nie mogliśmy to. Kolokwialnie mówiąc, zajebiście. Tak. Uważam, że ta studniówka jest naprawdę bardzo udana. Atmosfera jest świetna, naprawdę przednia zabawa. A co wam się najbardziej podoba? Miejsce bardzo super, naprawdę. Dobrze, że wszyscy się spotkaliśmy razem dzisiaj w dzisiejszym dniu i naprawdę nic dodać, nic ująć. Kapela się świetnie spisuje. Teraz jak widać, zabawa przy stołach dopisuje, tak? Godziny jest przed i tak jak wszystko jest. Ta osoba potrafi się bawić, jesteśmy tacy zgrani wszyscy. Ja koleżki nie lubię, a patrz. Bardzo fajnie, bardzo podobał mi się kabaret, który był tutaj kilkanaście minut temu. Bardzo fajnie zorganizowany, trochę zabawy włączone, także bardzo fajnie. Zobaczymy, jak się jeszcze bardziej dalej rozkręci. Tak jak widać, fantastycznie, jest dobra orkiestra i przede wszystkim najlepsze towarzystwo z Czachowskiego. Wam przygotowania do dzisiejszego dnia? Oj, sporo! No, ze 2-3 miesiące tak lekko. No, z 40 minut. No w sumie zaczęłam się szykować od czwartku już. No i od 13, 15 aż do 18, więc bardzo długo. A u panów? Chwila strzału. Zależy o czym mowa. Tak? Jeżeli chodzi o garnitur, to już kupiliśmy we dwóch z miesiąc temu. A jeżeli chodzi o takie przygotowanie czysto wizualne, to... 20 minut. 20 nie, no tak z godzinę... No były, naprawdę długo się przygotowaliśmy. Kabaret też odstawialiśmy, ja pisałam scenariusz, ale chyba wyszło tak, także wszystko dobrze. Kolegi? Ile zajęły przygotowania? Dwa dni. Wyprasował koszulę i gotowy był, prawda? Dzisiaj bawicie się, ale czy są w głowie myśli, że już za kilka miesięcy czeka was egzamin dojrzałości? Zdajemy sobie z tego sprawę, ale dzisiaj nie przejmujemy się. Dokładnie. Poniekąd tak, ale jednak jeśli dzisiaj jesteśmy na studniówce, to myślimy o zabawie dobrej. Ja na przykład zacznę się uczyć dopiero po studniówce. Tradycyjna powiązka? Jest! Szczęście łapie! Ale jest chyba spadła, nie wiem gdzie ona teraz jest. O właśnie! Ta-dam! Kogoś może pozdrowić. Pozdrowić? Ja pozdrawiam swoją mamę i całą moją klasę trzecią B. A ja pozdrawiam moich rodziców i tą samą klasę trzecią B. Wszystkich tegorocznych maturzystów i życzymy udanej studiówki, jeżeli jeszcze nie mieli. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli z naszej szkoły. Całe grono pedagogiczne, wychowawców. Rodziców, którzy się w to zaangażowali i oczywiście naszych rodziców. I to będzie wszystko.